Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Dzisiaj dowiecie się co nieco o Robarze II oraz Hagenie, którzy to mieli się pojawić w Gothic Sequel. Zapraszamy serdecznie do oglądania. Jak wiecie, Robar II w intrze do pierwszej części wyglądał właśnie tak. Posiadał ciężki pancerz magnata, dzierżył berło, zaś na jego głowie była korona króla Myrtany. Dodatkowo podkreślę, że jego włosy są koloru brązowego. Na jednym z obrazów w starym obozie widzimy pewnego magnata o białych włosach, otoczonego kobietami. Każdy teraz pomyślał, hej, no to przecież Robar II. No jednak nie, przecież Wintrze ma inny kolor włosów oraz posiada koronę. Ten magnat na tym obrazie to usunięta postać o imieniu Aldrich. Był drugim, prawdopodobnie najważniejszym magnatem po Gomezie. Ale o nim więcej oczywiście w innym materiale. Zaś w Gothic 3 Robar II wygląda właśnie tak. Siwe włosy, które nijak się mają do prawdziwego króla z pierwszej części. Jest również brak korony oraz berła. Czyżby w ten sposób Piranha Bytes próbowała zatuszować brak Aldricha w Gothicu 1? Być może? Tutaj zaś widzimy salę tronową króla Robara II. Nie jest może to ta z intra, jednak wygląda świetnie. Zaś sam król wygląda... tak. Twarz się zgadza. Kolor włosów również, ma również koronę, tylko pancerz został zmieniony i wygląda o wiele lepiej. Tylko gdzie tutaj się owa lokacja? Nie wiadomo. Obok króla stoi jednak pewna osoba. Jest to... Hagen. Dokładnie ten sam Hagen, który występuje jako Lord Hagen, paladyn w Gothicu 2. Zdziwieni? Jaką rolę pełnił oprócz prywatnej ochrony Robara? Tego raczej się już nigdy nie dowiemy. Jak widzimy, Joad spaprał sprawę po całości. Co wy sądzicie o tym, co zostało tu powiedziane? Wolicie Robara II z Gothic 3? Czy jednak tego, jak miał być w Gothic Sequel? Jeśli film się spodobał, zostawcie kciuczka w górę, komentarzyk oraz subskrypcję, by nie przegapić innych materiałów. My się odmeldowujemy, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, czołem!